Hej dzieciaki, a dzisiaj ponownie przed nami wystąpią atomówki. A zapraszam Was na odcinek, w którym będzie modowy szał. Ej, dziewczyny, widzicie to? Wow, to jest sklep fasjonistek. Ojejku, tak bardzo bym chciała wejść do środka i zobaczyć, jakie śliczne ubrania mają. Bójka, o nie, 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 nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Wiesz, jakie one są? O nie, 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 przebiegłe i złe. Nie możemy dać się opętać. Ale tam są takie piękne ubrania. No chodźcie, dziewczyny, tylko na chwileczkę. Chyba w środku nikogo nie ma. No dobra, niech ci będzie, ale pamiętaj, wchodzimy tam tylko na chwilkę. A spójrzcie na to, jakie śliczne torebki, a jaka śliczna sukienka jest tam na górze, ale bym wyglądała w niej przesłodko. Mam ochotę sobie coś tutaj kupić. Dziewczyny, pomożecie mi coś wybrać? No przestań, chyba nie będziesz niczego kupowała u tych złodziejek. O nie, nie, wiesz co one uważają, że wygląd jest najważniejszy. O nie, ja stąd wychodzę. No przestań, chcę coś kupić. Proszę, proszę, proszę. No spójrz do lustra, zobacz jak pięknie wyglądasz. Naprawdę niczego ci nie potrzeba. A, no, no może macie rację, dobrze wyglądam. Ale ta nowa sukienka i te torebki, muszę je mieć. O tak, muszę je mieć i nic mnie nie powstrzyma. O nie, dziewczyny, ktoś się tutaj zbliża. Ojejku, to fasjonistki! O nie, zaraz będą kłopoty. My się chyba za bardzo nie lubimy. A, ciekawe jak zareagują na nas. Ojejku, żeby tylko Bójka się ogarnęła. Muszę coś kupić, muszę mieć nowe ubranie. O, będę tak ślicznie wyglądać. O, atomówki, a wy co, przyszłyście wydać pieniążki w moim sklepie? O tak, to się dobrze składa, bo ja uwielbiam pieniążki. O, jestem w stanie zapłacić każde pieniądze za tą śliczną sukienkę, co jest na górze. O tak, już widzę, jak będę w niej pięknie wyglądać. Ojejku, Bójka chyba oszalała, rozmawia z tą wstrętną kobietą. Wiesz co? Ta sukienka to specjalny towar. Nie wydaje mi się, żebyś dobrze w niej wyglądała. O ty wstręciuchu, ale jesteś niemiła. Nie jestem niemiła, tylko po prostu szczera. O, tak ci się tylko wydaje. Zaraz pójdę coś przymierzyć, no i się przekonasz. Dziewczyny, odsuńcie się. Sprawdzę, co jest za tymi drzwiami. O, może tam są jeszcze jakieś ubrania. O! Kto tam jest za tymi drzwiami? O ty wstrętna, mała różowa dziewczynko! Przewróciłaś mnie! Zmykaj z mojego sklepu! Jesteś okropna! A, co za wstrętna małpa! O fuj! Ale się przebrała! Chyba wszystko, co było w sklepie, na siebie założyła! Chyba lepiej zamknę te drzwi. Nie chcę więcej na nią patrzeć. Oj, robi się nieciekawie. Bójka przesadza. Zaraz będzie z tego afera. No, masz rację. Niepotrzebnie te drzwi otworzyła. Ej, Bójka, chodź, idziemy do domu. O, nie, nie, nie. Jeszcze się nie policzyłam z pasjonistkami. Oj, dziewczynko, ale jesteś głupiutka? W moim sklepie niczego dla siebie nie znajdziesz. Jesteś za mała. Tutaj są ubrania dla prawdziwych dam, takich jak ja. No i oczywiście takich jak ja. O, fuj, ty to akurat damą nie jesteś. Nieprawda, znam się na modzie, a ty jesteś wstrętna i zależy ci tylko na pieniądzach. Dobra, dobra, Bójka, weź już odpuść. O nie, 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 brawurka. Będę taka do końca i pokonam te wstrętne dziewczyny. Taka jesteś ciekawa? To spójrz na to. Ojejku, będą kłopoty. Lepiej może szybko uciekajmy, bo zaraz ta wielka małpa wyjdzie zza tych drzwi. A jak mamy uciekać, jak Bójka się tak strasznie nakręciła? Ała, to bolało! Jak bolało, to masz jeszcze raz! Dobra, koniec tego. Póki fasjonistki leżą na ziemi, szybko, bierzmy się stąd raz, dwa! Chyba teraz już macie rację. Za dużo narozrabiałam. Szybko stąd uciekajmy!
Jeszcze was kiedyś dopadnę! Ała, boli mnie głowa! Bójka, już ci lepiej? O tak, chyba zdecydowanie lepiej wyglądasz. Już nie masz takich wielkich, opętanych oczu. Nie wiem, co się ze mną działo. Przepraszam was, co mnie odbiło, że chciałam wejść do tego sklepu? To pewnie przez te ubrania. Słuchajcie, następnym razem to mnie siłą stamtąd zabierzcie. O tak, możesz być spokojna. Ja na pewno użyję siły. Nigdy więcej już tam nie wrócę. Hej kochani, a wy oglądacie bajkę Atomówki? Napiszcie na dole w komentarzu. A jak dzisiejsza bajka się podobała, to kciuk do góry i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam was, do usłyszenia!